pracy były bardzo wymagające dla samorządów, no, zwłaszcza dla takich miejscowości jak Ustronie Morskie, gdzie inwestycje przekładały się na ilość gości przebywających u nas, na życie mieszkańców tak bezpośrednio, bym powiedział, ponieważ wielu mieszkańców żyje z ruchu turystycznego, a infrastruktura, którą trzeba było od zera zbudować, no, była bardzo wymagająca. Ja mówię tutaj o takich rzeczach, których nie widać w zasadzie, bardzo kosztochłonnych, typu kanalizacja, typu odprowadzenie ścieków jak najdalej od nas, elektryfikacja, oświetlenie ulic, no i sam wygląd miejscowości. Najpierw trzeba było jak gdyby zainwestować w te rzeczy, których nie widać, a jak już to mieliśmy zrobione, to były właśnie lata 90. Jak już mieliśmy to zrobione, można było inwestować w upiększanie, w wygląd już konkretnie poszczególnych ulic. Oczywiście to odbywało się etapami, to jest żmudna praca i tak jak powiedziałem, kosztochłonna, no ale od tego się dzisiaj jak gdyby oddziera kupony. Mam pytanie, największe wyzwanie według Pana to właśnie doprowadzenie do, tak kolokwialnie mówiąc, do porządku gminy w Ustroniu Morskim? Tak, to była kanalizacja, to było uporządkowanie sieci energetycznej, gazyfikacja. To wszystko miało wpływ na wartości takie ekologiczne gminy. Ustronie Morskie już tak z nazwy kojarzy się z miejscowością kameralną, czystą i taką przyjazną środowisku. To w ogóle był, generalnie to był trudny okres dla Polski. To był okres transformacji ustrojowych, to był okres lata 90., zwłaszcza schyłek lat 90., wojny na górze, ruch społeczny AWS, wtedy jak gdyby dobijał się do władzy. No, rykoszetem, chociaż jesteśmy z boku tych wielkich wydarzeń, trafiało też i w nas, trafiało i w samorządy lokalne. Ale ta reforma była potrzebna w Polsce? Patrząc teraz z perspektywy lat, że to właśnie władza trafiła jednak w ręce mieszkańców. Ona była potrzebna. Może forma zaprowadzenia tej reformy, przeprowadzenia tej reformy może mogła być inna, ale no, generalnie liczy się skutek i o to nam chodzi, o ten skutek. Ale było pewne wydarzenie w historii samorządności naszej, no właśnie, które to wydarzenie przypadło na lata 90., na koniec lat 90., to było przerwanie trzeciej kadencji Rady na skutek referendum. No, to było szereg wydarzeń, które przyczyniło się do zorganizowania referendum gminnego, które to referendum było skuteczne. Przy wysokiej 40 niemalże procentowej frekwencji udało się przywrócić pewien porządek, który został zakłócony. No a mówię, oceniam to w kategoriach sukcesu swojego, no i naszego samorządowego, ponieważ ja byłem wtedy właśnie przewodniczącym tej grupy referendalnej, no i jednym z organizatorów tego referendum. Wspominam to jednoznacznie. Czy były obawy? No, myślę, że raczej nie było. Dlaczego to mówię? Dlatego, że mieliśmy... Ja może powiem, o co tu chodziło. Chodziło o nieprawne odwołanie wójta Zielińskiego, który od 18 lat piastował to stanowisko. Wówczas ordynacja wyborcza, jeśli chodzi o wybory wójta, pozwalała. Mówiła o tym, że wójta wybiera rada gminy i też ten organ odwoływał wójta. Był władny do odwołania, wymagana była
większość 2/3 głosujących. I wójt został odwołany, ale jak potwierdził potem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, była to nieprawna decyzja, znaczy było to działanie nieprawne. No, oczywiście sądy działają z pewną zwłoką, z pewnym opóźnieniem wynikającym no, z pewnych tam no, z niezależnych od nich tam czynników. Ten wyrok był z opóźnieniem ogłoszony, kiedy już w zasadzie sprawy zostały uporządkowane, ale ten wyrok nam utwierdził nas w tym, że to działanie było właściwe, że to było właściwe. Współpraca była, powiedziałbym, nie zawsze łatwa. Może tak bym to określił. Była skuteczna. Wójt wykazywał bardzo dużo inicjatywy własnej, co nie wszystkim się podobało. No, niektórzy radni uważali, że działanie wójta powinno się ograniczać tylko do jego funkcji wykonawczej. No i faktycznie wójt jest organem wykonawczym Rady Gminy, ale no, ma też swoją inicjatywę i bardzo często z niej korzystał, co nie każdemu się podobało. Ale przy właściwej współpracy radnych, Rady Gminy, organów gminy, no, to działanie było bardzo skuteczne. To działanie było przede wszystkim dla miejscowości było bardzo pożyteczne. No i ta współpraca ja z perspektywy czasu mogę ją ocenić jako wzorową, jako wzorową. Jeśli do działań samorządowych nie wkroczy polityka, to powinno wszystko się dobrze układać. Ja myślę, że tarcia są wszędzie. Tarcia są wszędzie, ale najważniejsze, żeby zawsze wygrywało dobro miejscowości. No może to jest taki slogan, no ale my jesteśmy za małą miejscowością, za małą gminą, za dużo mamy tutaj takich własnych interesów, żeby zajmować się jeszcze dodatkowo jakąś wielką polityką. Jedyną polityką, jaka nas powinna interesować samorządowców, jest polityka rolna, polityka turystyczna, bezpośrednio dotycząca no, tego terenu. Przede wszystkim zgody, przede wszystkim dbania o wspólny interes. Myślę, że największe wyzwania są już za nami. To, co było zrobione, może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak ile to wymagało poświęceń ze strony rady, ze strony wójta, żeby ta gmina wyglądała tak jak teraz. To były takie niewdzięczne zadania. To, no, najpierw trzeba było to rozkopać wszystko, żeby położyć te media, tą infrastrukturę, żeby to zrobić. Potem to wszystko uporządkować. Ale teraz ja myślę, że wystarczy to pielęgnować. Dbać o wygląd gminy, o promocję. I powinno wszystko się układać dobrze, powinno iść w dobrym kierunku.